Dzień dobry Państwu. W kolejnym wideokomentarzu, czy właściwie wideopodsumowaniu tym razem, witają Państwa Paweł Grat i Michał Barcikowski. Nagrywamy ten materiał w przedostatni dzień roku. Oczywiście może się jeszcze coś wydarzyć przez te, przez te 24 godziny, ale zakładamy, że nie, że właściwie rok 2020, rok pański się już zakończył i oczywiście w pewnym sensie traktowanie 1 stycznia jako pewnej cezury, która kończy proces, które się dzieją, jest arbitralne, ale jest to całkiem miłe obycie, my też go lubimy. Dlatego postanowiliśmy nagrać ten komentarz w formie właśnie podsumowania. Podsumowania naszym zdaniem najważniejszych wydarzeń tego roku. Ponieważ był to rok ofitujący w bardzo spektakularne wydarzenie, procesy, pewnie Państwa nie zaskoczymy, bo trudno było je przeoczyć. Nie? Niemniej chcieliśmy już takie perspektywy trochę właśnie końca roku i spoglądając co dalej, przyjrzeć się temu, co się działo. Michale, co Twoim zdaniem było najważniejszym wydarzeniem tego roku? Zastanówmy się. Pod znakiem czego świat żył, w cieniu czego świat żył przez cały większość 2020 roku, tak gdzieś od lutego, marca mniej więcej. Pewnie Cię nie zaskoczę, jeżeli powiem, że mam na myśli pandemię globalną. Zresztą nie ma innej pandemii chyba, prawda? Globalna. Więc mam na myśli pandemię koronawirusa. I tak mi się wydaje, że dobrze by było porozmawiać o niej, nie udając, że jesteśmy ekspertami od medycyny, od epidemiologii, od organizacji ochrony zdrowia. Natomiast jako o pandemia jako wydarzenie medialne, tak? Oczywiście wielu z nas zetknęło się z pandemią w sposób bezpośredni. Zachorowali, bliscy zachorowali, bliscy zmarli. Natomiast nie zmienia to faktu, że ciągle dla przytłaczającej większości Polaków jest to przede wszystkim wydarzenie, o którym wiedzą z mediów. No albo dotykają ich, powiedzmy, pośrednie skutki pośrednie, w postaci obostrzeń, tak. Zmiany życia, bo to jednak dotyczy wszystkich. Więc pandemia jako wydarzenie medialne. Czy media zdały egzamin w czasie tej pandemii? Pomagały nam ją przeżyć, pomagały nam ją lepiej zrozumieć, ostrzegały tam, gdzie powinny ostrzegać, a równocześnie tonowały jakieś nastroje paniki tam, gdzie nie było do niej uzasadnienia. Wiesz, ja pamiętam, to już mam wrażenie w drugim tygodniu, jak to się u nas rozkręciło, widziałem. Już na jesieni? Nie, no w drugim tygodniu, w sensie mam na myśli na wiosnę. Aha. Na wiosnę. Ja już wtedy pamiętam takie głosy, nie od razu, bo najpierw to był temat, który wszystkich bardzo rozgrzewa do dzisiaj, ale potem po dwóch tygodniach dosłownie już słyszałem takie głosy, że ludzie pisali na Facebooku czy w rozmowach, co się słyszało, że wiesz, robię odwyk od mediów, robię odwyk od Facebooka, bo już wtedy mieli tego dosyć, mm-hmm. Tak? No i wydaje się, że w sytuacji, w której, a jest tak, jest tak, że właściwie od tych, no co, 10 miesięcy, powiedzmy, jest to temat, który nie schodzi po prostu ze wszystkich stron internetowych i z gazet. Samo to, myślę, wystarczyłoby do tego, żebyśmy byli zmęczeni. A jak do tego dołoży się jeszcze ten drugi fakt, że jest chyba ogólnym prawem w ogóle mediów nowoczesnych, a jeszcze myślę, że w polskim kontekście, tego, że no nie wiem, wydaje mi się, że przy tak niskim zaufaniu do państwa i jego instytucji ludzie bardzo czekają na wiadomości, które będą dawały im poczucie, że znaczy lubią tę emocję i to poczucie, że wszystko się wali, tak? Wszystko się wali, wszystko nie działa. To jest oczywiście straszne, ale ja mam takie wrażenie, że te mityczne ciężarówki z Bergamo, o których wszyscy mówili na wiosnę, że ciężarówki chłodnie, że to jest coś, na co my podświadomie Polacy bardzo czekaliśmy, tak? Że to była. To tak nie było? No chyba nie. Chyba nie, właśnie. Ale jak odbierałeś media, prawda, i czytałeś. Czytałeś, scrollowałeś Twittera, no bo to najczęściej, nie oszukujmy się, na tym polega nasz odbiór mediów, to miałeś takie wrażenie, że one, nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie one konkretnie są, ten sznur ciężarówek ze,
ze zwłokami, bo najczęściej pojawiała się, jak dochodziło do konkretów, pojawiała się informacja o jakimś jednym, konkretnym przypadku. Tak? Ktoś zmarł w karetce, ktoś nie dostał się do szpitala, kogoś wożono pomiędzy szpitalami w poszukiwaniu wolnego miejsca, ale jaki był obraz całościowy tego, nikt nam nie powiedział. Więc te ciężarówki gdzieś były, ich istnienie było domniemywane, prawda? Natomiast nigdzie ich, przynajmniej w Polsce, nie pokazano. Tak? W każdym razie ja myślę, że jak skutki tego sposobu opowiadania, no bo to jest nie tylko sposób opowiadania zresztą, bo przecież media, że się posłużę taką frazą, no są takim współczesnym ministerstwem wyobraźni, tak, narodowej, i one nam meblują trochę naszą pamięć, przeżywanie tego, co się dzieje. Myślę, że skutkiem tego, co się dzieje, będzie to, że czy po pierwsze to, co jest taką charakterystyczną tego sposobu opowiadania o pandemii, no jest po prostu rozdziew między tym właśnie obrazem a rzeczywistością, tak, no bo oczywiście rozmaite skutki nas dotykają. Wiele prywatnych tragedii się w Polsce wydarzyło w związku z pandemią. No, niemniej to, co mamy za oknem, to nie jest ta rzeczywistość, o której słyszymy w tych przekazach. I skutkiem tego jakiejś racjonalizacji tego dysonansu poznawczego jest to, że wiele ludzi... No, to jest kolejny argument za tym, żeby zachowywać generalnie, żeby mieć postawę sceptyczną wobec jakichkolwiek, tak, dużych opowieści na temat tej pandemii, na przykład również w stosunku do opowieści o bezpieczeństwie, tak? No bo skoro nic się nie wydarzyło, no to może to wszystko... No tak, albo rodzi się pomiędzy informacjami medialnymi, a tym, co jest w rzeczywistości, był na tyle duży, że zaczynamy poddawać wątpliwość wszystko, tak? To jest jedna rzecz, o którym chciałem powiedzieć, a druga chciałem się zapytać, bo ty zdaje się, że masz większą wiedzę tam historyczną, ale wydaje mi się, że skutkiem tego, że w gruncie rzeczy ten tragizm tej sytuacji jest w dużej mierze wyobrażony, w tym sensie, że jest rozmuchany, a nie ma oparcia w rzeczywistości, jest to, że prawdopodobnie, nie wiem, oczywiście to jest gdybanie, ale nie zdziwiłbym się, tak bym powiedział, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że ostatecznie skutki dla naszej wyobraźni, pamięci i przeżywania nie będą trwałe. Myślę, że w momencie, kiedy to po prostu to zniknie, tak? Ta sprawa zniknie z mediów, no to zostanie może pamięć o dziwnym roku 2020, ale to nie będzie tak, że to będzie jakaś trauma, która naznaczy nas. To znaczy, to historycy pamięci znają takie fenomeny, prawda? Jak wielkie wydarzenia, które powinno cisnąć piętno na zbiorowej pamięci, a nie żyją praktycznie w tej zbiorowej pamięci. Nie wiem, Hiszpanka na przykład, prawda? Całe zainteresowanie wielką epidemią grypy Hiszpanki, pandemią, która pochłonęła więcej ofiar niż pierwsza wojna światowa, jest wywołane później, tak? W wyniku filmów, w wyniku książek. Natomiast ona w opowieściach rodzinnych niespecjalnie żyła, mimo że przecież codziennie kogoś zabijała. Może dlatego, że ona w mediach nie żyła tak bardzo wówczas, jak obecna pandemia. W przypadku Polski to w ogóle pierwsza wojna światowa jest. No właśnie, przykrywa to. Ale ja chciałem co innego powiedzieć, że nie tylko, że nie pamiętamy o Hiszpance, ale o ile na Zachodzie nie pamięta się o Hiszpance, bo z kolei pierwsza wojna światowa była traumą, o tyle w Polsce nie pamięta się ani o Hiszpance, ani o pierwszej wojnie światowej. Ona w opowieściach rodzinnych, w przeciwieństwie do II wojny światowej na przykład, ona w opowieściach rodzinnych praktycznie nie istnieje, mimo że to się przecież milionowe armie kolokwialnie przewalały, że na każdym cmentarzu wiejskim w Polsce masz cmentarz żołnierzy czy niemieckich, czy rosyjskich, czy austriackich, prawda? Tak sobie teraz myślałem, jak o tym mówiłeś, że może właśnie
właśnie kluczowe jest to, na jakim tle się ta pandemia odcina. Tak? W momencie, kiedy tłem jest wielka wojna, czy nie wiem, procesy takie jak odzyskanie niepodległości, no to łatwiej jest o tym zapomnieć. Tak? No, natomiast jeśli mówimy o pandemii koronawirusa, no to sytuacja jest taka, że żyjemy relatywnie oczywiście, może z perspektywy czasu znowu będziemy to inaczej oceniać, ale spokojnym dziejowo czasie, generalnie w stanie nieporównywalnego z ówczesnymi czasami dobrobytu, jakiejś stabilności i pokoju. I na tym tle, nawet tak relatywnie, w porównaniu do innych tego typu zaraz, takich właśnie jak Hiszpanka, relatywnie oczywiście niegroźna, znaczy mniej groźna pandemia, urasta do rangi po prostu zagrożenia naszej biologicznej egzystencji i po prostu świętego spokoju. No tak, ale... I może to sprawia, i to być może sprawia właśnie, że po pierwsze tak mocno to przeżywamy, a po drugie, że może będziemy o tym bardziej pamiętać jako o takim po prostu wyrwie w naszym sposobie życia. Aczkolwiek zobacz, że, bo my te figle, które nam płata pamięć, to możemy już zaobserwować w bardzo krótkim okresie czasu. My nie musimy czekać mniej 50, 60, 70 lat, żeby zobaczyć, jak nasza pamięć to odbiera, ale no nie wiem, zobacz, że my żyjemy w takim poczuciu pandemii, która nas wszechogarnia, zwłaszcza w Polsce. A przecież to są w gruncie rzeczy, ile? 3 miesiące, prawda? Kiedy tak naprawdę zaczęły te zachorowania rosnąć, prawda? To prawda. No jeszcze z taką, powiedzmy, z taką przygrywką na wiosnę. Zgadzam się, tylko chodzi mi o to, zauważ, jak inny był świat, jak inne było nasze życie i stan naszej świadomości pod koniec września. Tak jakbyśmy o tym zapomnieli. Tak. A z kolei cofnij się jeszcze troszeczkę i zobacz, jak w wakacje myśmy mało myśleli o pandemii. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja jakby... Moja pierwsza myśl jest taka, że żyjemy w stanie pandemii od prawie roku, tak. Po czym nagle patrzę na zdjęcia z wakacji i sobie myślę, zaraz, przecież to wszystko jest praktycznie jest normalnie, tak? Znaczy, że właściwie... No. Więc tak, no to są... Jeździliśmy, chodziliśmy na plażę, chodziliśmy do knajp. Myśmy już zapomnieli, że do końca września pod respiratorami było mniej niż 100 osób, o ile ja dobrze pamiętam, z powodu koronawirusa. To też pokazuje, jakby to powiedzieć, że skala, ta epidemia w wersji śmiertelnej, tak, jest takiej naprawdę masowo śmiertelnej z tym strasznym czarnym listopadem, który pochłonął drugie tyle istnień ludzkich, ile normalnie w listopadzie umierało, że pandemia w tej wersji jest z nami od stosunkowo niedawna. No więc właśnie, więc pandemia pewnie będzie... I że myślę, mniej reagujemy histerycznie niż histerycznie. Mniej emocjonalnie reagujemy niż na wiosnę, prawda? Porównaj sobie, jak przeżywamy święta. Na Wielkanoc kościoły były zamknięte de facto, prawda? Chociaż to gra się mi wyrywa, to gra się wrażenie, przynajmniej mi się wyrywa. No tak, a w tej chwili przy znacznie większej skali, prawda? No tak. Kościoły były mniej czy bardziej otwarte, prawda? No więc właśnie, więc to czy pandemia, to już wiemy, że pandemia jest wielkim wydarzeniem, być może przełomowym na pewnych poziomie, no właśnie na poziomie pewnych realnych skutków, tak, społecznych, ekonomicznych, takich, które sobie może nawet czasami nie uświadamiamy. Mm-hmm. Natomiast na poziomie świadomości, czy będzie przełomowym wydarzeniem, to się jeszcze okaże. Powiedzmy, są różne tutaj przesłanki, żeby uważać, że wbrew temu, co się nam dzisiaj wydaje, być może wcale tak nie będzie. Ale w tym roku myślę, że miał miejsce jeszcze jeden ciąg wydarzeń, który był interpretowany jako rewolucja, tak? Jako koniec pewnej epoki w życiu wyobrażeniowym, umysłowym, tak? Ale również kulturowym Polaków. Mam na myśli taką konstelację protestów, które się skrystalizowały wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, a którego głównymi organizatorami był strajk kobiet, ale w rzeczy tutaj chodzi no właśnie nie tylko o tą jedną kwestię, tylko o, tak przynajmniej było to przedstawiane, tak? O
po prostu odrzucenie jakiegoś wzorca kulturowego, którym Polacy naprawdę czy rzekomo przez całe lata żyli. Dla mnie to był taki ciekawe było obserwowanie właśnie znowu pewną dyskusję na ten temat, dlatego że to się nie zaczęło w tym roku, to przecież przez wiele lat już wcześniej, właściwie mam wrażenie, tego akurat ja dokładnie nie pamiętam, ale powiedzmy z relacji czy tam z lektur wiem, że w ten sposób sprawa była stawiana przynajmniej od roku 89, tak? Znaczy, że generalnie rzecz biorąc sytuacja Polski, która jakby weszła w taką powiedzmy późną nowoczesność z całkiem dużym kapitałem, pytanie na ile on był pomnażany, ale jednak dużym takim kapitałem tradycyjnych wzorców kulturowych, jednak mimo wszystko na tle Europy obecności, mocnej obecności w życiu publicznym, czy powiedzmy raczej społecznym w ten sposób, że powracało to pytanie narzucające się, to jest moim zdaniem też symptomatyczne, kiedy wreszcie u nas zaczną się, jedni mówili na szczęście, inni się tego bali, te procesy, które obserwujemy na Zachodzie, tak? Bo istnieje takie przekonanie, cały czas mam wrażenie jednak, że proces sekularyzacji, tak, obumierania tych tradycyjnych form życia, obumierania religii jest, może zwalniać, przyspieszać, ale generalnie jest właściwie liniowy, on się nic z tego nie powstrzyma, tak? Było pytanie tylko kiedy. No i mam wrażenie, że jak odpalono tę zadymę, tak, w Polsce w tym roku, zwłaszcza jesienią, to wiele ludzi myślało, że to właśnie dzieje się teraz, tak? No bo pod tymi względami wybuch gniewu, czy po prostu jakiś taki, no nie wiem, nienawiści pod adresem różnych, tak nazwijmy to, totemów, tak, społeczeństwa tradycyjnego, tak, czyli religii i instytucji państwa, też kojarzonego dzisiaj z patriarchalną i opresyjną prawicą, no był bardzo duży. Ale mam wrażenie, że być może te skutki są jakoś odłożone w czasie. Może właśnie się odłożyła kolejna warstwa, która zostanie, jakby warstwa tych zmian, która zostanie skonsumowana dopiero za jakiś czas, ale muszę powiedzieć, że ja na razie nie, jakby mam wrażenie, że jest to kolejna, no kolejne wydarzenie, które jest bardzo ważne, ale nie ma charakteru rewolucyjnego. Przynajmniej ja tego tak nie widzę, tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co sprawia, że w Polsce taka rewolucja nie nastąpiła i chyba jeszcze długo nie nastąpi, to jest to, że w odróżnieniu od tych krajów zachodniej Europy, takich jak właśnie Francja czy Irlandia, do których tak się tutaj lubimy porównywać w tym kontekście, w Polsce cały czas tym, nazwijmy ich tak, rewolucjonistom, nie udało się przekonać wszystkich do tej sprawy, tak? To znaczy, oczywiście wybuch gniewu społecznego jest wielki, ale jednocześnie nie jest tak, że te zmiany popiera większość społeczeństwa, tak? To, co mi się wydaje na przykład, co było kluczowe, tak? W przypadku Irlandii, co rzeczywiście doprowadziło do radykalnego przebudowania kościoła irlandzkiego, to było to, że ponieważ tam jakby zapalnikiem były skandale seksualne, pedofilskie w kościele, no to właściwie trudno było chyba komukolwiek, udało się to dosyć łatwo przedstawić, znaczy całą tą agendę, która zmierzała do wyparcia kościoła życia publicznego, jako po prostu walkę w imieniu niewinnych ofiar, którym to się należy. Polacy, mam wrażenie, że pomimo tego, że kontekst win kościoła też istnieje, win realnych, jednak zauważają to, że w tej walce chodzi nie tylko o to, ale również o pewne cele polityczne, bardziej doraźne. I ta świadomość wytwarza polaryzację, tak? Że to nie jest tak, że po prostu jest całe społeczeństwo przeciwko jakiejś instytucji, tylko jednak to jest pewien spór i nawet jeśli nie widzimy tych ludzi na ulicach, to opór, myślę, społeczny przeciwko tym zmianom jest jednak dosyć duży. Także i mi się raczej wydaje, że skutkiem tego jest pogłębiająca się polaryzacja, a nie jakaś tutaj rewolucyjna zmiana i po prostu osunięcie się całego społeczeństwa w tą stronę. Znaczy,
odniosę się najpierw do tego, co o czym mówiłeś na samym końcu, czyli do tej nieszczęsnej Irlandii, ponieważ my lubimy się porównywać. Tak. Nie wiem w sumie dlaczego do Irlandii. Okej, łączyła nas masowość religii katolickiej. To jest na pewnym poziomie oczywiście bardzo dużo. Jest to sprawa fundamentalna, która nas łączy. Ale poza tym wcale tak dużo nas nie łączyło. Ja doskonale pamiętam, jak jeszcze nie tak zupełnie dawno, tak, czyli gdzieś w połowie lat 90. rozwody były w Irlandii zakazane, za aborcję groziło dożywocie, a szkoły powszechne, to co my byśmy nazwali szkołami powszechnymi, de facto w Irlandii były to szkoły parafialne, w których proboszcz zasiadał w radzie szkoły. Więc stopień, jakby to powiedzieć, zinstytucjonalizowania nie tylko wpływu kościoła, ale w ogóle pewnej wizji, kultury, bo to, te przykłady można ciągnąć, prawda? Jeszcze w latach 90. realnie istniejąca dyskryminacja na rynku pracy kobiet, prawda? Kobieta w Irlandii konstytucyjnie miała siedzieć w domu i jej miejsce w domu było chronione i gwarantowane w konstytucji. Wartością konstytucyjną nie była równość na rynku pracy, tylko to, że system społeczny i gospodarczy ma być tak zorganizowany, żeby kobieta mogła siedzieć w domu. Z punktu widzenia Polaka to są wszystko opowieści o żelaznym wilku. A jeszcze można dodawać zakaz antykoncepcji do lat 80., penalizacja homoseksualizmu, aktów homoseksualnych do lat 70., czyli coś, co za polskiej pamięci żaden z tych czynników nie miał miejsca. Więc w Irlandii dokonała się rewolucja, ale ona miała przeciwko czemu się dokonywać. W Polsce z rewolucjami jest tak. A to sugeruje, że w Polsce ona już się dokonała? W Polsce z rewolucjami jest tak, ja tu się zgadzam z Andrzejem Lederem. My przesypiamy rewolucje, tak? To znaczy one się gdzieś dokonują, przepraszam, gdzieś dokonują koło nas, albo nawet często my sami ich dokonujemy, bo tak nam konieczność życiowa, okoliczności wymuszają. Po czym orientujemy się, że jesteśmy w zupełnie innym świecie, w zasadzie jak ta, a o tej rewolucji nie rozmawiamy i orientujemy się, a często nie orientujemy się, że jesteśmy w zupełnie innym świecie, chyba że czasami niektórzy z nas się zatrzymają i tak sobie pomyślą, ty kurczę, popatrz jak to wyglądało 30 lat temu. I to można, przepraszam cię, to jest nie tylko kwestia wąsko rozumianej kultury, tak? Jakichś, nie wiem, tam wartości chrześcijańskich czy odrzucenia wartości chrześcijańskich. No ale popatrz na polskie duże miasta, prawda? Jak je zmieniła transformacja. Warszawa była miastem typowo robotniczym. Jeszcze 30 lat temu, z zakładami pracy, z całą infrastrukturą zorganizowaną tak, żeby do tych zakładów pracy dojechać, z transportem, z pociągami podmiejskimi, które dowoziły robotników do fabryk. To w ogóle nie istnieje, prawda? Tylko zwróć uwagę na to, że dla większości ludzi, niezależnie od tego, jak jest naprawdę, to na poziomie ich świadomości takie kwestie, powiedziałbym właśnie obyczajowo, biotyczne, tak, stoją dużo wyżej w ich nie, wartości. Zgadzam się, ale chodzi mi o to, że ta zasada, że my przesypiamy rewolucję, czy ta prawidłowość, że my w Polsce przesypiamy rewolucję, odnosi się nie tylko do rewolucji obyczajowej, tylko odnosi się do w ogóle rewolucyjnych zmian. Tu ja ci tylko podałem przykład, że my czasami się łapiemy na tym, prawda, że nie puścimy dzieci na dwór, bo przecież w mieście jest niebezpiecznie. W mieście jest niebezpiecznie w porównaniu z tym, co było w latach 90. Jeszcze, prawda? Jeszcze zupełnie nie tak dawno. I teraz, tak jak powiedziałem, ta zasada też odnosi się do pewnych rewolucji obyczajowych. My często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo myśmy byli, u nas pewne zmiany się dokonywały, często w sposób taki, właśnie jak mówiłem, że myśmy ich nie notowali w pamięci, w sytuacji, której o ile wcześniej niż na Zachodzie.
równouprawnienie kobiet na rynku pracy. Jak bardzo, jakim my nie zapominamy, jak II wojna światowa zmieniła system wartości i kulturę, zwłaszcza w społecznościach wiejskich. Jak ona je rozerwała, że nagle autorytet ludzi, a później to, co się dokonało po wojnie, prawda? Mechanizacja, elektryfikacja, reforma rolna i tak dalej. Jak to bardzo rozsadziło tradycyjne, przecież to był chłopski naród, prawda? No tak, wiesz, ale to są właśnie mi się wydaje, to się mi się wydaje jak właśnie kluczowe, że dużo łatwiej jest przespać rewolucję w sytuacji, w której jest ona przedstawiana albo odbierana automatycznie jako coś, co nie dotyczy po pierwsze, no, coś, co nie jest kontrowersyjne, tak? Znaczy, jakby oczywiście pewnie były miejsca, gdzie opierała się elektryfikacja, ale zasadniczo nie miałem wątpliwości, że jest to rzecz potrzebna. Tak, tak, ale na przykład... Natomiast są takie kwestie, na przykład aborcja do nich należy, co do której ludzie przeżywają i chyba słusznie, to, że to jest kwestia ważna i kwestia, w której te konkurujące z sobą propozycje rozwiązań, jedni odbierają, czy jedne z nich są odbierane jako bardzo złe, a drugie jako bardzo dobre, więc ludzie łatwo przeżywają mobilizację wokół tych. Zgadza się, ale to też jest twoja wypowiedź jest przykładem tego, jak bardzo jako oczywistość traktujesz coś, co jeszcze parę dekad temu oczywistością nie było. Kiedy na Zachodzie, ale i w Polsce, legalizowane aborcje, na Zachodzie to będą lata 60., 70., w Polsce to było rok 56., poza naprawdę wąskimi kręgami, w zasadzie emocji społecznych to wielkich nie wywoływało. Nie, no tak, ale traktowano to jako rozwiązanie pragmatyczne, tak, chęć likwidacji podziemia. Przede wszystkim wydaje mi się, że jednak wiesz, no, aborcyjnego. W Polsce po prostu nie istniała przestrzeń publiczna, której można byłoby wypowiedzieć ten sprzeciw. Tak? No wiesz co, I go też rozkręcić. Wiesz, byli posłowie katolicy w Sejmie, Jan Dobraczyński, którzy bardzo mocno protestowali wtedy. No właśnie. Przeciw była Zofia Kosak-Szczucka, która ten, ale chodzi mi o to, że były takie sprawy, które pomimo cenzury i braku przestrzeni do dyskusji, te emocje społeczne również wówczas rozpalały. Ta sprawa do nich nie należała. To zmieniło się po części dzięki dekadom prac Kościoła i duszpasterstwa katolickiego, które bardzo mocno kładło nacisk na kwestie bioetyczne, kwestie ochrony życia. No a poza tym wraz z postępem techniki, który pozwolił nam dostrzec w płodzie człowieka, no prawda? Tak. Po raz pierwszy mogliśmy na ekranie... Czy to, co mówisz, dla osób jest... jakby jest bardzo kontrowersyjne. To znaczy, to jest tak, że jest taka wizja, że postęp medycyny dokonuje się równolegle z postępem moralnym, czy też z tym, co jedna strona uważa za postęp moralny, więc wraz z postępem medycyny, z postępem techniki jakieś przestarzałe poglądy powinny znikać. Prawda jest taka, że to jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Postęp techniki to jest postęp techniki, a jakie z niego człowiek wyciągnie wnioski, to jest kwestia zupełnie inna. XX wiek nam akurat pokazał, że postęp techniki może być czymś, co doskonale wspiera barbarzyństwo, tak? A w tym wypadku powiązania, jakby to powiedzieć, żywotności i trwania sprzeciwu wobec aborcji z tym, żebyśmy po raz pierwszy mogli zobaczyć dziecko nienarodzone na własne oczy, i to na dosyć wczesnym etapie ciąży. Przypomnijmy, że jeszcze w XIX wieku uważano, że w zasadzie dopóki matka nie odczuwa ruchów dziecka, to dziecko rośnie trochę jak ciasto w brzuchu, tak? Że to jest jakaś taka drukarka 3D, prawda? I że dopiero w pewnym momencie wchodzi jakaś siła życiowa w dziecko. Dzięki postępowi medycyny po pierwsze wiemy, kiedy się zaczynają procesy życiowe i że one się zaczynają znacznie
znacznie wcześniej, a po drugie, że możemy to dziecko zobaczyć. Tak. Więc to miało niewątpliwe znaczenie. Więc odpowiadając na twoje pytanie o rewolucję, moim zdaniem, jeżeli ta rewolucja się w Polsce dokona, to ona się dokona właśnie w taki sposób, że jej nie zauważymy. Jak patrzymy na różne dane, więc ona będzie po pierwsze prześniona, a po drugie będzie rewolucją pełzającą. To znaczy przypominającą trochę to słynne gotowanie żaby, prawda? Że żabę się wrzuca i potem do zimnej wody i powoli podgrzewa, żeby żaba nie zorientowała się, że jest wrzątek. Jak się zorientuje, to już jest za późno. Jeżeli patrzymy na wskaźniki, nie wiem, par żyjących bez ślubu. Bo to jest taki dosyć, ja nie chcę powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakaś jedyna kwestia moralna, tak najważniejsza, ale no jest to coś, co pozwala nam dosyć dobrze się zorientować, tak? Czy się dokonuje jakaś zmiana mentalności, czy nie. No to wskaźniki. No to jest moim zdaniem ciekawe. Są wyraźne, choć tak jak mówię, wcale nie ma tu skoków, tylko jest to powolny proces. Ciekawe. Dzieci urodzone poza małżeństwem, prawda? Tak. Z tego co mówisz, moim zdaniem płynie bardzo ciekawy wniosek, bo by się okazywało, że takie dramatyczne wydarzenie, jak te, których byliśmy świadkami na ulicach, na przykład tej jesieni, są nie tyle przyczyną, to raczej skutkiem. To raczej symptomem procesu, który się toczy podskórnie dużo, dużo dalej. To, że to tak wyglądało, ma oczywiście wiele wspólnego z tym, że w Polsce dokonuje się pewna zmiana, ale to nie jest tak, że to, co widzieliśmy do tej jesieni, jest jakimś tutaj, nie wiem, nawet... Ale ona po pierwsze zaczęła dokonywać już znacznie wcześniej, a po drugie, że to nie znaczy, że wielu uczestników tych, że wszyscy uczestnicy tych protestów, ja nie chcę się powołać na badania, dlatego że te, które znam, są obarczone, są mało profesjonalne, obarczone dosyć dużym błędem, ale w każdym razie generalnie... Mówisz o badaniach opinii. Tak. Uczestników tych protestów i wychodziło z nich, że na przykład znaczna ich część jest za zachowaniem, znaczna część tych uczestników jest za zachowaniem tak zwanego kompromisu. A część oczekiwałaby zaostrzenia. Tak, z tym, że to próba była taka, że to po prostu to była tak mała część, że mamy prawo uważa, że z tego co pamiętam, ona była całkiem spora, jak na to w ogóle, o jakim marszu mówimy, tak? Więc... Nawet jak na te próby, nieważne, to z tego bym wielkich wniosków nie wyciągnął. Natomiast z tego, że znaczna część tych uczestników generalnie uważa, że kompromis aborcyjny i to powinien być utrzymany i traktowała ten protest nie tyle jako protest przeciwko protest o uznanie aborcji za prawo człowieka, ile jako protest przeciwko pewnej decyzji politycznej, z którą oni się nie zgadzają. I wartością, której bronili, było to, co diagnozowali, że ta decyzja Trybunału niszczy, czyli tak zwany kompromis aborcyjny. Także myślę, że wszystkie zmiany, które się dokonają, będą. Swoją drogą to jest z kolei przykład, jeżeli mówimy o rewolucji, tak, to znaczy przejście od ochrony życia nienarodzonych do legalnej aborcji traktujemy jako rewolucję, to z kolei to, co się dokonało w 1992-1993 roku, czyli likwidacja w Polsce aborcji. Aborcji na życzenie, w tym kontekście, jeżeli nazwiemy to kontrrewolucją, no to była to kontrrewolucja również prześniona. Znaczy w Polsce się może zdarzyć również prześniona kontrrewolucja. To znaczy druga strona nie zauważy, tak, że pewna reakcja konserwatywna, katolicka i wprowadzone przez nią rozwiązania trwają tak długo, że zaczęły być traktowane jako pewna oczywistość. To ciekawe, tak? Bo ja właśnie odkryłem, jak to powiedziałeś, że nie wierzę w to i chyba dlatego właśnie, że na jakimś poziomie właśnie jestem przekonany o tym, że przynajmniej jeśli chodzi o efekt masy, efekt siły, no to tutaj siła jest po stronie raczej właśnie sił rewolucyjnych, tak? I że kontrrewolucja zawsze musi być uświadomiona i bo te procesy, które są niejawne, mają to do siebie, że one są niejawne dlatego, że są tak silne,
Że jakby toczą się jakby niezależnie od tego, czy, no, ktoś, się, wtedy ta czy ktoś się popycha bardzo, tak? Wtedy ta kontrrewolucja była zdecydowanie uświadomiona i ona była owocem, no, też wcześniejszych dekad pracy ruchu pro-life, tak, no, tak, w Polsce. Prawda, natomiast kontrrewolucja w umysłach, w tym, że ludzie mogą nie myśleć o tej sprawie, ale jak się ich podstawi pod ścianą, to powiedzą, że nie, w gruncie rzeczy to nie powinno być ani za bardzo dostępne, ani tak zupełnie całkowicie zakazane. I co więcej, że będą tego bronić przed obiema stronami tego sporu. Czasami się ujawni to mityczne radykalne centrum, prawda? Które się postawi jednej i drugiej strony. W tym sensie rewolucja w umysłach i masowej świadomości, kontrrewolucja też może być wcześniona. Tak. Co jeszcze nam zostało? Bo chcieliśmy o jeszcze jednej rzeczy porozmawiać. Choć trochę już zaczęliśmy, bo to się łączy. O kościele, tak. Ostatnio były badania opinii publicznej, takie, które się stale robi, co roku na temat zaufania do różnych instytucji państwowych i po raz pierwszy nieufność wobec Kościoła była w tych badaniach większa niż zaufanie. Ja muszę powiedzieć, znowuż, to jest dowód anegdotyczny, więc ja nie być może, że po prostu źle pamiętam, aczkolwiek wydaje mi się, że w latach 90. przynajmniej był jeden moment, kiedy w tych badaniach te proporcje zaufania i nieufności się odwróciły. Bo też zauważmy, nie mówimy tu o jakimś dramatycznym spadku, tylko o pewnym wahnięciu, to znaczy, które może być początkiem jakiegoś trendu. Ale to znaczy, mówimy o pewnym dramatycznym spadku, mówimy, natomiast my nie wiemy, na ile to jest jednorazowe, jakby to być spowodowane kumulacją skandali pedofilskich, niepopularnością być może wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zidentyfikowaniem Kościoła z kolei hierarchicznego z rządzonymi. Na ile w momencie, kiedy emocje społeczne opadną, to na ile ten trend zostanie utrzymany, a na ile okaże się to tylko jednorazowy skok. No właśnie, ale to możemy spróbować pobawić się w proroków i spróbować odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało. Nie, no jakby ja mam tutaj właściwie, może to jest powielanie pewnego wzoru, ale ja na te wszystkie kwestie, o których dzisiaj mówimy, patrzę podobnie, tak? Znaczy, takie właśnie dane, oczywiście, no, takie kwestie jak częstotliwość praktyk religijnych, uczestnictwo w sakramentach, chrzty dzieci, małżeństwa, czy po prostu ilość ludzi w kościele, to nie są oczywiście, to nie jest tam, one jakby nie mierzą partycypacji Polaków w tej mitycznej istocie chrześcijaństwa, ale jednak zwłaszcza, zwłaszcza z katolickiej perspektywy, w której czyny są ważne, mówią coś istotnego, no i tutaj te wskaźniki, ilość powołań kapłańskich, tak? Te wskaźniki od lat są, no, rejestrujemy nie pikujące, ale jednak wyraźne powolne spadki, tak. Spadek, więc przynajmniej na razie nie widać, żeby ten trend się miał odwrócić i w tym sensie rzeczywiście jest skłonny uznać, że z drugiej strony się sekularyzuje. Natomiast jednocześnie właśnie to jest już coś, tylko jedną rzecz powiem, że to jest coś, na co badań nie mam, ale jako zwykły uczestnik, tak, nie wiem, czytelnik gazet, uczestnik dyskusji, czy odbiorca dyskusji publicznych, mam wrażenie, że jednak te kwestie związane z katolicyzmem stały się częścią pewnych sporów tożsamościowych, które Polacy już sobie uświadomili, że one się toczą, tak, to znaczy postawa wobec Kościoła, tak, czy reakcja na przykład na informacje o skandalach seksualnych ma nie tylko tą zawartość właściwą, to znaczy tego, co dotyczy oceny, zresztą do nich nie ma wątpliwości raczej, tak, oceny takich czynów, ale Polacy sobie też uświadomili, że jest taki komponent w tej postawie, który konotuje, czy jakby oznacza twój stosunek
do pewnej tożsamości, tradycji. Tutaj ludzie już się są skłonni wspierać. Michale, rozmawiamy już bardzo długo, ale to był też długi rok, obfitujący w wydarzenia, które, jak wynika z naszej rozmowy, oczywiście mają charakter pod pewnymi względami przełomowy, a w każdym razie będą miały na pewno dalekosiężne skutki, choć być może nie tak oczywiste i nie te, o których myślimy, gdy czytamy doniesienia medialne na ten temat, na temat tego, co działo się w mijającym roku 2020. Natomiast chcieliśmy Państwu życzyć, żeby rok 2021, rok pański 2021 obfitował w same, mogą być rewolucyjne, mogą być przełomowe, ale na pewno w same dobre, naprawdę dobre wydarzenia, żebyśmy za rok mogli już zupełnie, chyba jednak tego trzeba życzyć mimo wszystko, no przynajmniej nie pamiętali, ale nie myśleli o maskach, o ograniczeniach, o tym wszystkim, co nas gnębiło. Za rok bez maseczek. Tak, za rok bez maseczek, wszystkim tym, co sprawiało, że jak na rok nie był normalny, bo normalność sobie cenimy. Więc życzymy Państwu dobrego, błogosławionego roku pańskiego 2021. Jeśli po tym roku są Państwo przekonani, że warto, to zachęcamy również w tym nadchodzącym roku do subskrypcji naszego kanału i w ogóle pozostania z nami, jak i również prenumeraty na stronie chrystianida.org. A tymczasem żegnają się już z Państwem Paweł Grat i Michał Barcikowski. Do widzenia, do zobaczenia w roku 2021.